Zdaniem apelu poległych poproszę osoby zgromadzone w okolicy kompanii honorowej o odsunięcie się na bezpieczną odległość w związku z następującą po apelu salwą honorową. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej, wszyscy tu zebrani, żołnierze Wojska Polskiego, harcerze Rzeczpospolitej, rodacy, stajemy do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem poświęconym Danusi Siedzik, pseudonim Inka, młodej sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki, aby oddać cześć wszystkim naszym rodakom, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego przeciwstawili się sowieckiej okupacji i narzuconemu komunistycznemu reżimowi. Przywołuję do apelu wszystkich nieżyjących już żołnierzy Polski walczącej, aby złożyć im hołd za to, że mieli odwagę stanąć do nierównej walki z systemem komunistycznym w obronie najwyższych wartości, niepodległości, suwerenności i honoru Rzeczpospolitej. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, którzy nie godząc się z narzuconym siłą komunistycznym zniewoleniem, podjęli walkę w obronie wolności i godności narodu polskiego. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wołam znanych i nieznanych żołnierzy polskiej ziemi, poległych w walce, zmarłych z odniesionych ran, zaginionych i zamordowanych przez komunistycznych oprawców. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Przywołuję do nas dowódcę 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, majora Zygmunta Szędzielarza pseudonim Łupaszka, majora kawalerii Wojska Polskiego, żołnierza Września, zamordowanego w Warszawie w więzieniu na Rakowieckiej. Stań do apelu! Chwała bohaterowi! Pod tym pomnikiem i przy tej kaplicy przywołuję sanitariuszkę Danutę Siedzik, pseudonim Inka, zamordowaną w Gdańsku razem z podporucznikiem Feliksem Selmanowiczem, pseudonim Zagończyk, przez komunistycznych siepaczy. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam porucznika Zygmunta Błażejewicza, pseudonim Zygmunt, dowódcę 1. Szwadronu 5. Wileńskiej Brygady AK i jego zastępcę podporucznika Lucjana Minkiewicza, pseudonim Wiktor, oficera 5. Wileńskiej Brygady AK, dowódcę 6. Wileńskiej Brygady AK, zamordowanego w Warszawie w więzieniu na Rakowieckiej. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wołam kapitana Romualda Rajsa, pseudonim Bury, dowódcę 2. Szwadronu 5. Wileńskiej Brygady AK, żołnierza 3. Wileńskiej Brygady AK u kapitana Gracjana Fruga, Szczerbca, dowódcę 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, żołnierza Wojska Polskiego i żołnierza Września, żołnierza zamordowanego w więzieniu w Białymstoku. Stań do apelu! Chwała bohaterowi! Wzywam dowódcę 3. Szwadronu 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, podporucznika Leona Smoleńskiego, pseudonim Zeus, więźnia komunistycznego. Stań do apelu! Chwała bohaterowi! Przywołuję dowódców 4. Szwadronu 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, porucznika Mariana Plucińskiego, pseudonim Mścisław, żołnierza Września, żołnierza AK zamordowanego w więzieniu w Białymstoku i podporucznika Henryka Bieliczko, pseudonim Lufa, żołnierza AK zbrojnego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego zamordowanego na zamku w Lublinie. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wołam dowódców 5. Szwadronu 5. Wileńskiej Brygady AK, podporucznika Olgierga Christę, pseudonim Leszek, Noc, żołnierza AK,
więźnia Wronek oraz podporucznika Zdzisława Badochę, pseudonim Żelazny, żołnierza AK, który poległ w walce z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej. Stańcie do apelu! Bohaterom! Wzywam was, oficerowie 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, podporuczniku Władysławie Łukasiku, pseudonim Młot, podporuczniku Jerzy Jezierski, pseudonim Stefan, podporuczniku Janie Zaleski, pseudonim Zaja, kapitanie Leonie Bejnar, pseudonim Nowina. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wołam was, żołnierze 5. Wileńskiej Brygady AK, Jerzy Lejkowski, pseudonim Szpagat, Józefie Banzo, pseudonim Jastrząb, Aleksandrze Duchnowski, pseudonim Zryw, Włodzimierzu Jurasow, pseudonim Wiarus, Ryszardzie Sosnowski, pseudonim Wydra, Tadeuszu Urbanowiczu, pseudonim Moskito, Henryku Wojczyński, pseudonim Mercedes. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Przywołuję do nas dowódców oraz żołnierzy oddziałów partyzanckich Cisy, Świerki, Jedliny, Szyszki oraz Gryfa Pomorskiego walczących w Borach Tucholskich. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Przywołuję wszystkich uczestników powojennego podziemia niepodległościowego, żołnierzy ostatniego polskiego powstania narodowego, wiernych legalnemu rządowi i złożonej przysiędze, którzy zostali zapomniani i opuszczeni. Wołam żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i Narodowych Sił Zbrojnych, którzy stawiali długotrwały opór jednostkom NKWD, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Milicji Obywatelskiej i Ochotniczym Rezerwom Milicji Obywatelskiej. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam do nas wszystkich rodaków powojennego ruchu oporu, fałszywie oskarżonych, torturowanych, poniżanych, pozbawionych czci i godności żołnierskiej oraz zamordowanych w więzieniach, katowniach NKWD, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz w innych miejscach kaźni. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią ojczyzną! Przywołuję rodaków, którzy po latach więzień i prześladowań zmarli, nie doczekawszy się wolnej i niepodległej ojczyzny. Wołam tych, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłków, by pamięć o żołnierzach wyklętych nie uległa zatarciu. Upokarzani i represjonowani przez siły zmierzające do wykorzenienia tradycji niepodległościowej, nie wahali się utrwalać jej i przekazywać kolejnym pokoleniom. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam wszystkich polskich patriotów, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczpospolitej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Do was zwracam się, potomni bohaterów, którzy do końca zostali wierni ojczyźnie. Nie zapomnijcie, niech i postacie, i heroiczne czyny utrwalone w historii i naszej świadomości będą dla nas, współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków, przykładem patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz gotowości do służenia jej potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Salwa honorowa. Kompania, baczność! Drugi szereg, krok w tył. Marsz!
Na pas! Broń! Do salwy honorowej! Trzema! Ładuj! Salwą! Ha! Ładuj! Salwą! Ha! Ładuj! Salwą! Ha! Zabezpiecz! Broń! Przez pierś! Broń! Drugi szereg, krok na wprost. Marsz! Na prawo!